Jak zdrowe jest jedzenie kiełków i młodych liści, to chyba każdy wie, więc nie będziemy tutaj o tym opowiadać, ale za to pokażemy Wam sprawdzony sposób na ich wyhodowanie. W szczególności, jeżeli tak jak my mieliście problem z uprawą np. słonecznika, a nasiona Wam gniły lub gdy zapominaliście je podlać, po prostu wysychały, to pokochacie tą metodę. Potrzebujemy planter lub jakąś doniczkę, ziemię oraz nasiona. Do pojemnika wsypujemy ziemię i nasiona na przemian, tak aby kiełki nam nie wzeszły wszystkie w jednym momencie, tylko stopniowo, abyśmy mieli pod dostatkiem cały czas świeżych roślin. Pamiętajcie, aby nie wypełniać pojemnika po brzegi ziemią. Uchroni to Was przed rozsypywaniem się podłoża przez schodzące rośliny i zaoszczędzi sprzątania. Na koniec uklepujemy lekko oraz podlewamy lub zraszamy, aby podłoże było wilgotne. Jeżeli macie suche powietrze w domu, szczególnie w okresie zimowym, to podlejcie raz na 2-3 dni taką uprawę. Posadzone nasiona potrzebują około tygodnia, aby nadawały się do jedzenia. I to wszystko. Koniecznie spróbujcie tego w domu, bo to jest dziecinnie proste. Powodzenia, do zobaczenia, usłyszenia, cześć!